Poranne pytania Radio Olsztyn, Krzysztof Kaszubski, witam państwa. Stanisław Gorczyca, poseł Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej, jest dzisiaj naszym gościem. Witam serdecznie, panie pośle. Witam, dzień dobry państwu. Panie pośle, budżet został podpisany przez prezydenta, jednocześnie skierowany do Trybunału Konstytucyjnego z zastrzeżeniem takim, że właściwie wszystkie ustawy, które będą się pojawiały z Sejmu i z Senatu na biurku prezydenta będą trafiały do Trybunału Konstytucyjnego. W tej samej formule mniej więcej z zastrzeżeniem, że prezydent ma wątpliwości co do tego, czy skład Sejmu jest pełny, czy wszyscy posłowie mieli szansę zagłosowania. Jak pan ocenia te działania prezydenta? No to jest typowa zagrywka prezydenta Dudy, mająca na celu kontynuowanie politycznego spektaklu wobec ułaskowionych przestępców Wąsika i Kamińskiego, bo tak trzeba nazwać tych ludzi, przecież to był wyrok sądu prawomocny. Najważniejsze dla nas jest to, że budżet będzie realizowany. Między innymi nauczyciele i pracownicy budżetówki dostają swoje pieniążki, które na które czekają. W związku z tym myślę, że nic takiego się nie wydarzy, a to, że będzie kierował do Trybunału Konstytucyjnego pan prezydent wszystkie, tak jak zapowiedział, wszystkie ustawy, no to to jest po prostu coś nieprawdopodobnego, gdzie w państwie demokratycznym, zamiast szukać porozumienia, pan prezydent wydaje się, że przez najbliższe rogi, parę miesięcy, będzie utrudniał rządowi. Praca przecież rząd. No prezydent szuka porozumienia, ludzi. bo podpisał ten budżet. Nie powiedział, że nie podpisze. No, zobaczymy 13 lutego, jak będzie się wyglądało to porozumienie, czego tak naprawdę pan prezydent oczekuje. I chciałbym bardzo, żeby jednak ta transmisja była. Mówi w pan pełni. o Radzie Gabinetowej. Tak, mówię o Radzie Gabinetowej, i wtedy zobaczymy, czego właściwie. Prezydent oczekuje. Wiem, że pan prezydent chciałby, aby jego koledzy zasiadali w Sejmie i po prostu byli pełnoprawnymi Posłami, a przecież już nie są posłami z racji tego, że ich immunitet został cofnięty. Panie pośle, pospekulujmy trochę. Trybunał Konstytucyjny na przykład zaczyna mieć wątpliwości co do tego, czy Sejm jest pełnoprawnym organem w pełnym składzie, czy głosuje, czy tych dwóch posłów nie ma wpływu na to, jaki jest wynik głosowania. I wskazuje na to, że ta ustawa, między innymi budżetowa, bo rozumiem, że będą kolejne, jest niekonstytucyjna. Co się wtedy dzieje? No, no w takiej sytuacji y, oczywiście y, no, trzeba y, y, przyjąć, że, że to nie jest tak, że tryb, no, Trybunał Konstytucyjny wiadomo w, w jakim składzie działa. Y, możemy powiedzieć, że y, no, nie jest tak powołany, jak powinien, ale to jest za sprawą Prawa i Sprawiedliwości, który w tym czasie po prostu y, 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 rządził. No. Czyli rozumiem, że Platforma chciałaby zmiany w składzie Trybunału Konstytucyjnego. Czy y, 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 y. Zmiany zobaczymy. Ja myślę, że, że po prostu trzeba to tak uregulować. Może w najbliższym czasie wrócimy do tej dyskusji. No, oczywiście, wiem, że są siły polityczne, które mówią, żeby jednak zastanowić się i zrobić tak zwany reset, że powinniśmy zastanowić się, czy, czy nie, nie, do, nie dokonać zmian takich, które by w jaki sposób zadowalała wszystkich, ale to nie my rozpoczęliśmy po prostu to psucie po prostu państwa pod kątem właśnie tych regulowań prawnych. Jak platforma obywatelska przygotowuje się do wyborów samorządowych na Warmii i Mazurach? Już wiemy, że propozycje współpracy ze strony Nowej Lewicy, partii Razem odrzuciliście, nie chcecie z nimi współpracować, nie chcecie z nimi tworzyć wspólnych list samorządowych. To znaczy, Państwa Komisja Wyborcza zarejestrowała nasz komitet, do wyborów idziemy jako Koalicja Obywatelska i to jest już przesądzone. Porozumienia z lewicą nie udało się wypracować. Każda ze stron miała swoje uzasadnione argumenty i przy nich pozostała. W związku z tym tej wspólnego startu nie będzie. Koalicja Obywatelska idzie w tych wyborach po zwycięstwo. Przedstawiamy najlepszych kandydatów i nowoczesny program dla samorządów. Na Warmii i Mazurach mamy duże szanse na najlepszy wynik i kontynuację koalicji z PSL Trzecią Drogą. Te dzisiejsze badania w naszym regionie również pokazują, że tak może być. Wszystko zrobimy, aby ten wynik był. Najlepszy. Panie pośle, jak się rozmawia prywatnie z politykami platformy obywatelskiej, to mówią, że lewica po prostu za dużo chciała, że jest zbyt małą partią w stosunku do platformy obywatelskiej, natomiast roszczenia miała bardzo wysokie, jeśli chodzi o miejsca na listach o liczbę kandydatów. Te małe partie niestety mają problem zawsze, czy jednak iść razem z partią i liczyć na kilka mandatów więcej. Czy może nie wchodzić po prostu w jakąś koalicję i no próbować budować własną partię. Wiemy, że te małe partie często znikały ze sceny politycznej. W związku z tym pewnie o to chodzi. A jeżeli już wchodzą w koalicję, to chcieliby po prostu no z tego swojego programu załatwić jak najwięcej spraw. No i na tym polega głównie problem. Problem też polega na tym, że lewica czuje się ograna i też takie głosy, pojawiają się ploteczki mówiące o tym, że Donald Tusk, Platforma Obywatelska, zaczęła rozgrywać nową lewicę i właściwie rozpoczęła tak zwany proces konsumpcji nowej lewicy. No tak, mogę też podzielić ten pogląd, że rzeczywiście tak, tak, tak może być. To znaczy, że będziecie chcieli odsunąć w ogóle nową lewicę od rządów, czy w ogóle w jaki sposób odsunąć się od nich, bo nie jest są z wami po drodze? Nie, nie, nie. Nie jesteśmy. Oczywiście to są też. To, co Pan powiedział, to oczywiście takie są też opinie i takie są głosy. Natomiast nie, jeżeli da się znaleźć po prostu jakiś wspólny mianownik i konsensus, to będziemy z każdą partią rozmawiali i to nie zamykamy po prostu jakby drogi, że nigdy z, to, z tą partią absolutnie. Także chcielibyśmy jednak działać wspólnie dla dobra Polski. Naszym celem jest realizacja programu o jak najszerszym poparciu społecznym. Taka informacja się pojawiła, że 11 lutego do Moronga przyjedzie premier Donald Tusk. Rozumiem, że to jest jakieś przygotowanie już do wyborów samorządowych, bo to pana okręg wyborczy między innymi i pan, pana obszar działalności. Tak, mam też taką informację, także zapraszamy. Pewnie będzie to bardzo ciekawa wizyta. Jak zawsze, jak pan. Premier przyjeżdża tutaj na Mazury, to zawsze mamy taki nowy power do działania, i wiem, że szczególnie w Armii Mazury będzie w tym parlamencie brana pod uwagę, jako region, który rzeczywiście w ostatnich ośmiu latach bardzo dużo stracił. 9 lutego rolnicy zapowiadają kolejny protest. Mówią o tym, że im się po prostu nie opłaca produkcja z różnych względów. Nie podoba im się Zielony Ład, nie podoba im się import zboża z Ukrainy, czy Nielegalny napływ zboża z Ukrainy mówią o tym, że będą protestować i że to nie koniec protestów, bo mają zamiar rozwiązać ten problem. To jest problem, który dotyczy nie tylko Polski, nie tylko Warmii, armii Mazur, ale również wielu krajów Unii Europejskiej. Ostatni weekend to protesty właściwie w większości krajów Unii Europejskiej, nawet w Szwajcarii. Co można powiedzieć tym rolnikom, którzy. No są okresu wytrzymałości w tej chwili, jeżeli można powiedzieć o ich opłacalność produkcji. Tak, rzeczywiście tak jest, trzeba z rolnikami rozmawiać i wszystkie te sprawy, które możemy załatwić bez specjalnych wywarunkowań z, z Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej, to trzeba te, te, te sprawy załatwiać. Wiem, że pan minister Siekierski poprzez różnego rodzaju dialog i rozmowy no, sześć tygodni dopiero jest ministrem. Załatwił już szereg spraw dla rolników. Między innymi tam jest mowa o dotacjach, dotacji dla kukurydzy, o kredytach, więc to, co będzie można rolnikom pomóc, to oczywiście będzie pomagał. Natomiast ten dialog i te rozmowy są niezakończone. Cały czas będziemy szukać rozwiązania. Ja podpowiadam, że skoro takie kraje jak Rumunia i, i Bułgaria rozwiązanie takie znalazły przy zgodzie Ukrainy, bo tutaj mamy głównie do czynienia z importem podów rolnych z Ukrainy, wprowadzono tam limity. Limity tych, tego eksportu z Ukrainy towarów rolniczych do, do Rumunii i do Bułgarii. Może śladem właśnie takich rozwiązań należałoby też w, zrobić w Polsce i to by pewnie w jakiś sposób rozwiązało problem. Natomiast Rzeczywiście, jeżeli chodzi o rolnictwo, to cała, tak jak pan redaktor powiedział, cała Europa ma. Różne problemy. Tam główne problemy to jest Zielony Ład. Tam rosną koszty produkcji. Tam trzeba bardzo dużo spełnić uwarunkowań, które zostały w tym programie Zielony Ład wprowadzone. No i rolnicy protestują, bo uważają, że po prostu ich no rentowność, powiedzmy, tych gospodarstw no bardzo mocno spadnie, na co się nie zgadzają i no w tym jest problem. Także to trzeba globalnie rozwiązać. Bardzo dziękuję. To były poranne pytania Radia Olsztyn. Sław Gorczyca, poseł Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję Pani dziękuję Dziękuję Państwu.